dniach 8-19 czerwca dzieci i młodzież Lwowskiej Bazyliki Metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny radośnie i pożytecznie spędziły czas w ośrodku rekolekcyjnym imienia świętego Jana Pawła II w Lubelli koło Żółkwi. Razem z księdzem, seminarzystami i animatorami ponad 40 dzieci miało okazję do wspólnego odpoczynku i modlitwy, przebywania na świeżym powietrzu, a jednocześnie pogłębiania swojej relacji z Bogiem podczas mszy świętej i katechezy. Wakacje z Bogiem to wspaniały sposób na spędzenie letniego czasu, oderwanie się od studiów i przebywanie w bezpiecznym miejscu. Animatorzy zadbali o to, aby dzieci miło spędziły czas, dlatego codziennie organizowali różne zabawy na świeżym powietrzu, nad jeziorem, a także odbywały się konferencje biblijne. Uczestnicy obozu każdego dnia uczyli się czegoś nowego dla siebie. Na koniec tego obozu przybyli rodzice i wraz z proboszczem księdzem Janem Niklem, księdzem Iwanem Tymaniem oraz siostrą Lidią Ziembowicz modlili się wspólnie podczas dziękczynnej mszy świętej w intencji dzieci oraz prosili o błogosławieństwo dla nich. Po modlitwie dzieci w różnych grupach zaprezentowały sceny biblijne. Same przygotowały scenariusz, kostiumy i zaprezentowały je w formie teatralnej. Na zakończenie dzieci wraz z rodzicami przełożonymi mieli pyszną agapę. Jezus, Syna i Ducha Świętego. Chrystus, jesteśmy w miejscowości Lubelia, idziemy razem z dziećmi od 7 czerwca do po 18. Dzisiaj czerwca mieliśmy rekolekcję z dziećmi. Temat rekolekcji był: kto jest Boga przyjacielem, może stać się bohaterem. W tym roku poświęciliśmy rekolekcję postaciom ze Starego Testamentu, rozpoczynając od Noego, a kończyliśmy ostatnim z proroką Janem Chrzcicielem. Dzieci tutaj spędzili czas, mieli różne atrakcje, oprócz duchowego pokarmu, też mieli czas na wspólne tańce, zabawy, też wyjazdy na jeziorka. Dzieci stąd nie za bardzo chcą wjechać, bo wiedzą, że wracają do swojej codzienności, gdzie tam też będą słychać znów we Lwowie te alarmy, też jakieś inne obowiązki będą mieć. Cieszymy się, że dzieci mieli możliwość tutaj przybywać. Dziękujemy sponsorom, dzięki którym tutaj mogliśmy spędzić ten czas i dziękujemy tym rodzicom, którzy dali swoje dzieci. Wszystkie razem nas to było około 45 osób, samych dzieci było oczywiście 4 osoby plus grupa młodzieży i odpowiedzialnych osób. Dziękujemy wszystkim. Сині Соніки, хто з неза Соніки, такі сині, швидкі, багато свого можу. Огні милощі, не посядаю всякі злощі, лише певні покори і скромності. Зелені жаби, то є ви. Добре, що з цієї сторони стоїть.